Podsumowujemy dzisiaj konkursy przedmiotowe. Odbywały się z zakresu ekonomia, logistyka, reklama i transport, który jest to co pojęcie, tak? Tak. Uczestników mamy trochę, bardzo się cieszę. Chciało się wam? Nagrodę zwycięzcy otrzymają tablety numeryczne oraz drobne upominki ufundowane przez pana dyrektora Roberta Matejka. I teraz tak, zwycięzcami wielkiego konkursu wiedzy ekonomicznej są Kamil Kulik, uczeń szkoły podstawowej nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza w Międzyrzecu. Konkurs polegał na rozwiązaniu zadań z kilku kategorii. Myślę, że konkurs był bardzo dobrze zorganizowany. Nagrody były bardzo trafione. Myślę, że przydadzą mi się w przyszłości. Proszę, Ciebie, Pani. Karolina Osak, uczennica naszej szkoły, drugiej klasy technikum logistycznego, a także Weronika Makałuk, uczennica również naszej szkoły, klasy drugiej z technika ekonomisty. W tym roku po raz pierwszy zaproponowaliśmy dla naszych uczniów oraz dla uczniów szkół podstawowych z Międzyrzeca i okolic konkurs pod hasłem Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej, obejmujący różne dziedziny wiedzy ekonomicznej, w tym również nie tylko ekonomia, ale również pokrewne dziedziny, logistyka, spedycja, reklama, handel. Celem naszego konkursu przede wszystkim było pogłębienie wiedzy takiej ekonomicznej, ale przede wszystkim zachęcenie uczniów do zainteresowania się wiedzą ekonomiczną, która jest bardzo przydatna nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu prywatnym. I zaproponowaliśmy konkurs w formie zdalnej, uwzględniając obecne warunki pandemiczne. Wygrałam tablety graficzne i dostałam jeszcze właśnie torebeczkę z koszulką szkolną. Tam była jeszcze taka filiżanka, spodeczek i jakby takie lusterko. Że zadania były zróżnicowane. Moim zdaniem wymagał większej wiedzy niż lekcyjne. Konkursów powinno być moim zdaniem więcej, ponieważ warto. No tak, bo jednak zawsze to jest takie inne doświadczenie.